To jest życie. Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Tutaj dzisiaj z dniem 10 września przygotowujemy nasiona, takie prace niepolowe. No i nasiona przężyta wyjeżdżają. Dwie odmiany, wyczyszczone, zaprawione. Zabierane są pod dach na drugie gospodarstwo, pod halę, bo prognozują opady. Dzisiaj zapowiadają deszcze, ale od godziny, dokładnie wam mówię, 15 miało padać, przepraszam, 14, mamy już 14:30 i w radarze wszystkie chmury na MGW zabrali, także wątpię, że popada, może coś w nocy, ale już też radar nie pokazuje chmur w telewizji, w prognozach pokazują coś na jutro, ale też w to nie wierzę, więc tak to wygląda, zmiana maszyny, dawno pumą nie jeździłem. Praktycznie, że od czasu żyw w ogóle, ale mały ten traktor jest. O, szukam jak w kombajnie i w Magnumie, cholera jasna, tu mamy od kierownicy. Także zmiana scenerii, założę może kamerę na głowę. Pyk. Dobra, gorąco, dmucha. Chyba znowu chłodniczka pod nogami jest zapchana. No i power shiftem jeździmy, ze sprzęgła ruszamy. No, ok, brawo. Także zaczynamy wałować. Tutaj teraz wam powiem zaraz, czym wałujemy. Ogólnie koń pociągowy. Case Puma 230, czarny kot. I z tyłu ciągniemy wały Dalbo 6,30 metra. Zaraz sobie sprawdzimy, jak oni tu popodłączali. Nie chce mi się wychodzić, więc metodą prób i błędów. Dobra, na joysticku jest WK. Pierwszy to jest TUS. A, jest podnoszenie. Pyk i wały wylatują. Rozkładanie. To będzie na... A, tu jest rozkładanie, na czwórce. Dobra, jest. Także rozkładam wały. I tutaj co wałujemy? Może wyjdę, jak rozłożę wały i powiem, dlaczego taka decyzja, a nie inna. Opuszczamy. I teraz wychodzimy, kurde, szukam, Boże Święty. No i teraz tak. Jak wygląda zestaw? No już z tamtego roku, kto oglądał, to wie. Bo chyba wałowałem, na pewno wałowałem coś, były filmy. Tak mi się wydaje, może jestem w błędzie. 230. Wały Dalbo. Już u nas trzeci, czwarty rok, jak zakupione, razem z Karatem. To chyba jeszcze filmów w Szoko nie nagrywał, tak? Już 4 lata u nas. No hektarów, nie wiem ile średnio rocznie robią. Różnie to zależy od warunków pogodowych. Wały używamy na przestrzeni sierpnia, września. Później wał idą w odstawkę, bo jest po prostu na nie za mokro. Robią więcej złego jak pożytku. I tutaj mamy, tutaj był groch. Tu był groch, pewnie w większości z was kojarzy tutaj ujęcia z grochu. I to było stależowane jakoś 2-3 tygodnie po kombajnie. Miejscami groch i lebioda już rosła. No i tydzień temu, w tamtym tygodniu, czy na początku tego tygodnia, jakoś tak na weekend, czyli tydzień, było robione już karatem. Miejscami na nawigacji widzicie, gdzieś karat na tych łapach nie odciął. Idzie tak, tu łapa i tu łapa. No i na nawigacji się zgadza, no ale po prostu gdzieś tutaj nie czmyknął grochu. Zobaczmy, o.
darmowy azocik robi się na korzeniach, pyk, pyk. No, takie plusy i minusy, co zostawilibyśmy. No groch niby łatwy w zwalczaniu, ale chodzi o tą wodę, której jest naprawdę ostatnio znowu mało. I teraz tak, nie pada. Ruszamy ręką, jest sucho. Zobaczcie. Dopiero gdzieś na głębokości 5-6 cm jest wilgoć. Siewnikiem jak będziemy jechać, no to tymi talerzami no trzeba to orać, orać. A teraz jak zagęścimy to, ograniczymy parowanie, wyrównamy miejscami, bo po tym karacie są takie wyrwy miejscami. Było dość głęboko robione na 24-5 cm. Tak chłopaki ustawili maszynę i tak robili. I będziemy teraz to zagniatać w celu doprawienia takich bryłek. I tutaj chodzi o w szczególności nie o równość, bo prąd to sobie z tym poradzi, z tymi bryłkami też. Tylko chodzi o tą wodę, o wodę, bo jak nie popada, to to po prostu przez weekend wypudruje się. A wałami zagnieciemy wszystko i będzie luks robota. Włóka i lecimy. Napęd włączymy. Gdzie tutaj? Tutaj. Już zapomniałem. Niegdyś jeszcze ja nim operowałem cały czas, teraz poszło w odstawkę i przysiadłem się na Magnuma. Puma ogólnie ma 4985 godzin, czyli zaraz 5000 godzin się będzie zbliżało. Zbliża się wielkimi krokami. Ale Sahara z tyłu widzicie. No i ogólnie wam powiem, jeżeli chodzi o case'a, no to ta Puma jest u nas, jakby to powiedzieć, najmniej awaryjnym traktorem spośród wszystkich zakupywanych na przestrzeni lat. No miała tam terwał, robiliśmy wymiana tulejek na hydrostacie, no ale to się po prostu zdarza. Dużo maszyn jest, rozmawiam z rolnikami też na YouTubie, którzy mnie śledzą, dzwonią do mnie przykładowo. No to są takie akcje, że wszystko się psuje, nie ma reguły, tylko jest zasada. Oczywiście zdarzają się maszyny, że są bezawaryjne, bo tak się zdarza naprawdę i to nie jest żaden mit czy jakiś mój wymysł. Tak po prostu jest. Przykładem jest nasza malinowa rakieta. Oprócz tam jakichś czujników, ona chodziła cały czas, można powiedzieć, że bezawaryjnie. W późniejszym przebiegu, jak tam przekroczyła 1000 godzin, 1300, to tam jakieś typu łańcuch, łożysko, no to wszystko ma prawo się zużyć, poszczególne rzeczy. A tak, to odpukać, powiem wam, że się udało. Inni takie kombajny mają, mają awaryjne i nie ma tutaj reguły, czy będzie taki, czy taki. Po prostu wszystko się psuje, nowe maszyny wszystkie się psują i nie ma tutaj reguły na to, aby się maszyna nie psuła. Po prostu albo się uda, albo się nie uda. Tutaj brat od lasu zasiewa, oni robili szagę tak, to my zrobimy szagę w drugą stronę. Powoli jeździmy. Tak myślę do 10 km na godzinę. A dlatego, że aby się pierścienie nie wycierały w wałach, robimy szeroko, bo 6.30, zaraz nawigację odpalimy. Więc nie widzę potrzeby, aby szybciej po prostu śmigać. Dobra. Czyli tak, o, zrobimy szagę sobie. Dobra, teraz wchodzimy na GPS-a, gdzie tu będzie, na czwartej stronie, nie, włączony, włączony, start, akceptuj, myśli, coś nie widzi mapy, aha, zawiesił się. O, jest. No i teraz nowy pokos.
No i znak A. Aj, znak A. Jest tak samo jak w kombajnie tutaj. Myli mi się trochę z Magnumem. Jest sucho, sucha uprawa to dobra uprawa, zapamiętajcie. Wyznaczę sobie ścieżkę i co nieco zaraz wyjdę i pokażę wam, dlaczego taki zabieg. Zaraz jedni powiem, o Boże, tyle przejazdów, koszty. Powiem wam tak, zaraz sobie ustawimy i zobaczymy, ile Puma spala na hektar ropy, jeżeli chodzi o wałowanie. Chociaż ścieżkę sobie wyznaczę tam, bo to jest nieregularna granica, więc trzeba będzie nowe zadanie. Anuluj zapis. Jedziemy od tej strony, od której brat będzie siał. Żebyśmy w karacie mieli podwójny wał, ten tandemowy z całowników, to tutaj te wałowanie byłoby zbędne, bo ta maszyna sama w sobie by po prostu zagniotła to wszystko. No ale no, jak wspominałem, jest jak jest i niech tak będzie. Dobra, i tutaj dajemy znak. Nowe zadanie. W ogóle weźmiemy nowe pole, bo tu mam na zielono nowy. Dobra, G przykładowo, tam pierwsze lepsze, Enter. Jest nowe pole, będzie nowe pole. I teraz zapis pokosu. Ale powoli tutaj chodzi ten AFS w porównaniu do Magnuma, to po prostu niebo a ziemia. Automatyczna. Pokos, zapis pokosu. Nowy. Znak A. I jedziemy. Damy jej stałe obroty, bo miał czy jak kot. Oj co, znak B już dajemy i myślę, że wystarczy tego pitolenia. Dobra, jedziemy ścieżką w sobie. Ale tańczy. No i dobra, może wyjdziemy sobie na zewnątrz, co? Co wy na to? Żeby nie przedłużać. Znowu sprzęgło chciałem wcisnąć w CV-cie. W sumie to nic złego, bo tak samo wrzucamy na luz. Niech ten kurz przeleci. Nie maluje. Czemu? Wstecz. Narzędzia? Jak to było? Wydajność? Chyba narzędzia. Narzędzie.
A, pojazd. Nie. Już teraz nie pamiętam, wszystko mi się myli z Magnumem. Ogółem. Nowe zadanie. Nowy. Wały. Tryb auto. No i się wchodziło jeszcze wydajności. Dobra, walić to. No i zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj włóką trochę operuję, żeby porozciągać te nierówności. I o co mi chodziło? Zobaczymy. Mamy twardo zagęszczoną ziemię, gdzie w obecnych warunkach niedoboru wody ta woda jest najważniejsza. Pole mamy zrobione, bo potem ciężko będzie wszystko naraz zrobić. Będą kolejne opryski z rzepaków i zobaczcie, co się dzieje. Widzicie? Jest mokro. Jest ziemia dognieciona. Tutaj miejscami jest gorzej, ale zobaczcie, już na 2 cm jest wilgoć. A tak jak tutaj, widzicie? Muszę dużo, dużo głębiej. Nawet do 5 centów. Także stąd mniej wyparuje wody, niż jeżeli stąd. No i wały się nie zaklejają, czyli uprawa jest w porządku. Więc startujemy i lecimy dalej. No i przede wszystkim wysiew będzie dużo łatwiejszy, bo 150 koni w 4 metrach radzi sobie dobrze, ale będzie miał po prostu też dodatkowo jeszcze lżej. Nie będzie traktor mu tańczył, bo tutaj jest bardzo pulchno. I taka decyzja i działamy. Czego się drzesz, człowieku? To jest życie. Do niej Holand, choć nie jest Aleksandrą. Hej, hej! Płynąc pijas, zostaw lajka! Zabijas. Mój kierunek to słów dobra piwa. Rozkręcę to ręce do góry, paliwa. Tłemy tę tą literą, wiemy, które są, ale nie papieros. Na przepagamu są panieros. Seniorita terga i mi toczy. Czyż wypadam do esta noche? Jutro na weselicho! Będzie dancing! U mnie aktualnie świeci słońce i pada deszcz. Praktycznie, że z takich chmur nie popada dużo, tam coś pada, nie wiem, czy to przyjdzie do nas. No, wały się obkleją, dlatego zjeżdżam, nie skończyłem przejazdu, zrobiłem jakieś, nie wiem, 6 hektarów, 7, może nie. No i składamy. I chyba w tym odcinku to byłoby na tyle, chyba że coś w kolejnej części dnia dogram, zobaczymy, czy wrócimy na pole, czy już nie. No fajnie by było, żeby jakby popadało, bo naprawdę deszcz jest potrzebny. Już zrobiło się tak sucho, że po prostu wam powiem, no masakra. Pierw było za mokro, teraz znowu za sucho i to tak po prostu wygląda. Wycieraczkę w ruch, bo nic nie widać. Tutaj Edzio w końcu poszedł po rozum do głowy i zaczął karczować. Coś, z czego już nie ma pieniędzy. Tutaj znajomy trzyma, ale też już nie obrywa. Jak to się mówi, coś się kończy, a coś zaczyna. Zobaczymy, czy popada, czy nie. Na radarze nie ma chmur, z takiego obłoczku przeszło i pokropiło troszkę. No dobre i to. Nawet nie pół litra, nawet ziemia nie jest mokra. Zobaczcie, tylko błotniki lekko zrosiło. No, każda kropla jest potrzebna teraz. Także do usłyszenia, albo na razie. Cześć wszystkim. Cześć. Na koniec dnia wracamy na pole. Pokropiło u nas, ale dosłownie tylko pokropiło. Zmoczyło płyty. I tyle, że na podwórku się nie kurzy, ale już widać, że ta ziemia się przebarwia na biało z powrotem, więc bez szaleństw, jeżeli chodzi o opady, więc w piątek możemy odnotować, że opady nas zawiodły, bo miały być. Czekamy na kolejne jakieś dni, na załamanie pogody, bo tak to można nazwać.
jeżeli mamy słońce i pada, to załamuje się pogoda. No dla nas to jest dobrze, no ale nie o tym. Pogoda to jest taka wredota, że nie kupimy sobie, nie poprosimy, co z nieba da, to będzie. I jedziemy z powrotem wałować. Akurat przyjechał do mnie synek, jedzie ze mną na pole. Lubisz jeździć traktorami? I co, fajna ta Puma nasza, nie? Tak niżej, taka mniejsza, co? Czy Magnum? Co jest większe, Magnum czy Puma? Magnum. Magnum większy? Tak? Aba, tutaj dziadek poleczki likwidował. Znaczy się, jeszcze nie do końca. Także lecimy.